Dobra, witam wszystkich. Dzisiaj lecimy z takim fajnym filmikiem na temat Samsunga J5, model 2016, dokładnie wersja, tak jak tutaj widzicie, SMJ510F. I ten filmik będzie o wymianie ekranu LCD, który kupiłem na Allegro, ale najpierw zobaczmy sobie specyfikację techniczną na MGSM. Jak widać tutaj ma obsługę LTEK-a. Fajnie, ale to już jest standard w tych czasach, gdzie już powoli na świecie wchodzi technologia 5G. No, już nawet MGSM się uaktualnił do informacji o 5G. Ładnie, ładnie. I okej, lecimy dalej. Wyświetlacz ma AMOLED 1280x720 pikseli, 5,20 cala i 282 ppi. Czyli średnio PPI. Im wyższe PPI, tym bardziej wyraziste jest obraz dokładny. Można powiedzieć, że żyleta się robi wtedy już tak w granicach powyżej 400. Tak o tutaj Wi-Fi 14 godzin, bateria 3100 mAh, to fajnie. Pamięć ma 16 GB, RAM-u 2 GB, no jak na Androida 2 GB to jest bardzo mało. W szczególności, gdzie tu pisze Android 5.1. A ten telefon, z tego co już czytałem tam niżej w komentarzach, dostał aktualizację do 7.1.1, także 2 GB to jest naprawdę mało. Chociaż mam w Huawei P9 Lite też 2 GB RAM-u, to jednak ze zmodyfikowanym ROM-em działa świetnie. Tak został po prostu oczyszczony z tych śmieci różnych. Lecimy dalej. 2016, no to 4 lata temu, to już jest bardzo, bardzo dawno temu. I NFC w zależności od wersji. No akurat w tej wersji mamy NFC. Zaraz sobie zejdziemy. Aparat tył 13 megapikseli, Full HD nagrywa. Powiem wam, no już Full HD mnie nie satysfakcjonuje. Już jeżeli patrzę już w telefony, to żeby miały 4K. W szczególności, jeżeli ktoś posiada wyświetlacz 4K, telewizor albo jakiś monitor. Z przodu matryca jest kamerki 5 megapikseli, czyli już można powiedzieć, że bardzo słabo w porównaniu do tych najnowszych telefonów. Tutaj mamy jakieś czujniki, niestety nie ma linii papilarnych, także nie odblokujemy go palcem. Jedynie co. Można go odblokować za pomocą hasła jakiegoś. Transmisja danych Bluetooth 4.1 też już powiedzmy sobie, że jak na dzisiejsze standardy słabo. I Wi-Fi. No tutaj tylko 2,4 GHz obsługa to słabo, nie ma 5 GHz. A nie, czasami jest tak, że mamy 2,4 tak już zapchaną, że warto się przerzucić na 5 giga. Oczywiście nie wiem, na ile są dokładne te informacje tutaj, bo nieraz mogą się zdarzać błędy na MGSM, ale załóżmy, że według tego opisu ma na razie 2,4 GHz. Ma NFC, bardzo fajna sprawa, jeżeli ktoś lubi płacić telefonem zbliżeniowo w sklepie. Ja sam z tego korzystam, zepsuła mi się karta od bankomatu. I gdybym nie posiadał telefonu z NFC, to bym po prostu nie mógł płacić w sklepie. Musiałbym czekać na kartę nową. A tak, przykładam telefonik, a kartę mogę tą bankomatową pociąć. Lecimy dalej. Tutaj są takie szczegóły. No dobra, komentarze. To wiadomo, że będą różne komentarze, bo każdy użytkuje telefon po swojemu. Ale tutaj mam jakieś, co to Nightmare. Zalety: kapitalna bateria 3100 mAh, nie zawiesił mu się ani razu. Ekran AMOLED, jak na tą półkę nie za 16 GB. No wiadomo, nie, u niego jeszcze kartę włożył, czyli jest spoko. Port USB OTG, czyli bardzo fajna sprawa. Można sobie faktycznie podłączyć jakąś kamerkę czy pendrive'a.
Sam tak podłączałem do telefonu kamerkę internetową Microsoftu i Android 7.1.1. No, czyli już można powiedzieć fajnie. Zobaczymy sobie na XDA, czy jest jakiś ROM do tego, czy można go jakoś no, odblokować bootloadera i tak dalej, te sprawy, nie? Żeby wgrywać sobie ROMy jakieś. A wiadomo, że te ROMy są nieraz lepsze niż ten stokowy Android. Co? Po roku gniazdo wejścia słuchawek. No, w przypadku tego zepsucia to jest bardzo łatwa wymiana, bo gniazdo słuchawek jest na taśmie. Widzicie, jak serwisy potrafią swoje werdykty wydawać, chociaż nie wiadomo, kto tutaj ma rację. Czy użytkownik, czy serwis, tak? A tu już nie będę wnikał w te tematy, nie moja sprawa. Dobra, tu widzicie na MGSM, ja wkleję linka do pod spodem do filmiku, będziecie sobie mogli sami zobaczyć dokładniej. I teraz przejdźmy na stronę Allegro, gdzie kupiłem ten wyświetlacz, wysyłka z Polski, o tyle fajnie. Jak wiadomo, koronawirus szaleje, także nie było to zamawiane z Chin, bo bym czekał przynajmniej miesiąc czasu, jak nie dłużej, przy dzisiejszych anomaliach z tą chorobą. Od prestonsklep.pl 63 zł. Z wysyłką paczkomatami wyszło mi 72 zł. Czyli podsumujmy to na razie tak szybko, ile mnie kosztował ten telefon. 30 zł kupiony jako uszkodzony, plus ten wyświetlacz 70, czyli wydałem na niego już 100 zł. Czy mi się to w jakiś sposób może zwrócić, taka inwestycja i naprawa? Zobaczycie to w dalszej części filmiku, bo będziemy wymieniać ten ekran. Paczkomaty i tutaj piszą, że to jest z dotykiem do Samsung J5 2016 plus naniesiona uszczelka klejąco przeciwpyłowa, czyli będziemy mieli tą tutaj całą uszczelkę, która jest przyklejona do obudowy, do korpusu. Posiada regulację jasności, no ale future jakby nie posiadał, no to jest pewnie jakiś no-name, zamiennik. Raczej wątpię, że to jest oryginalny wyświetlacz. Jestem ciekawy, czy będzie nazwa Samsunga. To sobie zobaczymy i patrzcie, 510F ma właśnie taki kształt tutaj tej taśmy. Warto na to zwrócić uwagę, bo na przykład od SM500 już ma całkiem inny kształt, chociaż niby ma tak samo tą tasiemkę od LCD w tą stronę, jak tutaj. Ale już jakieś inne wersje, na przykład 530, już mają całkiem z innej strony umiejscowione te gniazdo. Także trzeba dokładnie do tego modelu ten sam model dokupić. Montaż wyświetlacza wewnętrznego się zaciąga ze sobą kleju B7000. Tak się składa, że mam ten klej. Zobaczycie sobie, świetny w ogóle klej. Naprawdę. Polecam każdemu, kto w ogóle bawi się w jakieś tam naprawy telefonów, bo jest niezastąpiony w klejeniu różnych takich rzeczy, jakichś klapek i tak dalej. No i dobra. Zobaczyliśmy sobie opis na MGSM, na aukcji Allegro, jak to wygląda. Cały ekran LCD wraz z dotykiem, także tylko będzie wymiana. Nic prostszego chyba nie może się zdarzyć. Teraz sobie przejdźmy do kamerki, na której to wszystko mam. Widać mnie? Widać. Ok. Więc tak, zaczniemy najpierw sobie od rozpakowania paczki. Tutaj już mam wszystko przygotowane, żeby sobie po prostu jakoś to potem dłubać. Ja już otworzyłem tylko pudełko, bo dzisiaj dostałem trochę paczek i po prostu nie wiedziałem, co jest w której, a nie chciało mi się zaglądać na stronę, jeżeli chodzi o informacje, od kogo to jest. I więc to wygląda tak.
ekran LCD jest przysyłany w takiej folii bąbelkowej. I dokładnie tak przyszło, jakieś papiery, paragon, więc skupmy się na tym. Pudełko sobie na bok odłożę. Jestem ciekawy w ogóle, czy ten telefon się uruchomi z obrazem. To jest bardzo ciekawy temat, dlatego zaryzykowałem i kupiłem. Zobaczymy, czy to. O, nawet nie trzeba nożyka. Także odpakujemy sobie delikatnie ten ekran, bo to jest bardzo, bardzo delikatna sprawa, jeżeli chodzi właśnie o te upadki, tak jak tam pisali, nie? Sam ekran. Czyli mamy zapakowanego go w folii, plus dodatkowo jest włożony do jeszcze takiego woreczka bąbelkowego. Tak to wygląda. I wyjmijmy sobie ten ekranik. Ja sobie tutaj odłożę tą folijkę i teraz Wam pokazuję z bliska, jak wygląda wyświetlacz. Tutaj ma jakiś numer GM5206 06V7K A9903. Faktycznie to jest ta sama taśma, co mam u siebie. Z drugiej strony prezentuje się tak. Może zobaczmy sobie górę. I co my tutaj mamy na górze? Jakiś zaklejony napis, w ogóle górę się odkleja. Jest nalepiona taka siemka. Czy to można? Nie wiem, czy to się zdrapuje, czy ściąga. Ale wygląda tak, jakby nie dało rady tego usunąć. Czyli nie mamy nazwy Samsung w takich zamiennikach? Dziwne. Wrzucę sobie to pod mikroskop. Przejdziemy pod mikroskop, zobaczymy, jak to wygląda. Dość ciekawa kwestia. Sobie odwinę tą tylko taśmę. I patrzcie, to jest coś takiego. Czy to jest farba, czy naklejka? To jest farba. Widzicie? Nie wiem, jeszcze potem zobaczę, czy to da radę w ogóle jakoś odkleić, czy coś. Widzicie? Bo jeżeli pod spodem byłby napis. Dobra, wiecie co, ja na razie się z tym nie będę bawił. To jest bardzo, bardzo dziwne. Jakieś w sumie też ominięcie, jakby to powiedzieć, się przełączę na telefonik. Jakieś ominięcie, bo widzicie, tutaj mamy normalnie Samsung napis. Jest. A tutaj na tym wyświetlaczu jest ta. Być może można to odkleić jeszcze, po prostu nie chcę się z tym ekranem bawić, póki nie jest włożony do telefonu. Zobaczmy sobie jeszcze na chwilę pod mikroskopem tą drugą stronę. Jak to wygląda? Gniazdo i tak dalej. Gniazdo, jak widać, ma wszystkie piny. To jest jakiś układ. Wszystko wygląda ok. Także tutaj jest od
Dotyku. Te gniazda, czyli dotyk jest oddzielnie oddzielony też od ekranu LCD. No i co? Lecimy teraz z demontażem tego ekranu. Powiem Wam generalnie tak, jeżeli chodzi o tego Samsunga, to rozbiórka go jest banalnie prosta. Jest to tak prosty telefon w rozbiórce, bo generalnie co, wyciągamy baterię, ściągamy tą klapkę z tyłu i mamy do odkręcenia tutaj śrubki, gdzie ja teraz Wam oszczędzę trochę czasu. I wiecie co zrobię? Zrobię pauzę po prostu i powykręcam je, jak już wykręcę ostatnią, to włączę z powrotem nagrywanie, bo szkoda, żeby ten filmik trwał. I tak już trwa 15 minut. Żeby trwał godzinę czasu. Chociaż może i tyle będzie, ale będzie mniej chociaż o te śrubki. Także ja zapauzuję sobie. Dobra, lecimy dalej. Śrubeczki sobie wykręciłem. Tutaj są z boku wszystkie. Także mam nadzieję, że. O, jeszcze jednej śrubki nie wykręciłem. Ha. Widzicie? Warto wykręcić wszystkie, bo czasami można ciągnąć i coś złamać. Jeszcze raz spojrzę, czy wszystkie? Wszystkie. Kiedyś miałem taką sytuację, że rozkręcałem telefon i zapomniałem wyciągnąć karty SIM, która po prostu bez jej wyciągnięcia uniemożliwiała rozłożenie telefonu. I tak właśnie otwieram, coś mi nie chce iść, zastanawiam się, za jaką cholerę, dlaczego? Wszystko podkręcane i tak dalej. No i tak później patrzę, karta SIM siedzi. Na szczęście nic się nie stało, bo delikatnie to wszystko robiłem. Także lecimy ze ściągnięciem teraz tej obudowy. Powiem Wam, że jeszcze raz się przypatrzę, bo naprawdę nie chcę tutaj nic wtopić. Ok, widzicie, ściągnięcie tylnej klapki jest banalnie proste. Także no, naprawdę mówię Wam, ten telefon do rozbiórki jest totalnie prościutki. Żeby tak każdy był łatwo do zrobiony, to wszystko by było fajnie. I teraz tak zrobimy. Czy płytę wyjmować? Odepniemy sobie na pewno. Złączę od LCD-ka taśmę. Nie będę wyjmował płyty, ona jest przykręcona na śrubkę, także nie ma po co, bo ekran jak będę wyciągał, to tylko wychodzi przez tą szczelinkę tutaj. Widzicie, tam bo z bliska. I teraz tak, o, na pewno zastanawiają się niektórzy, jak ten ekran zdemontowałem. Powiem Wam tak, stacja Hot Air, podgrzewanie ekranu, tak żeby się w miarę dobrze rozgrzał. Ja ustawiłem sobie 150 stopni. 150 stopni na Hot Airze i użyłem takich kostek do gitary. Nie chwaląc się, gram na gitarze już ponad 20 lat, także mam tych kostek różnych, wszelakich. Często jest tak, że serwisy na filmikach, co oglądałem, też używają kostek od gitarek. W tych zestawach, co mamy takie do otwierania, jest jeden minus, że mamy jedną standardową grubość. Jeżeli chodzi o kostki gitarowe, tak się dobrze tutaj przyjrzycie, to widać, że to jest 0,71 mm. Czyli taka, powiedzmy, dla mnie średnia. Są po 1 mm, już jest gruba. Także można sobie dostosować tą grubość kostki do różnych tam rzeczy. No i podgrzewając tutaj hotem, od drugiej strony delikatnie podważyłem, nacisnąłem wykałaczką drewnianą, żeby mi się ten ekran odgiął. Jak on mi się odgiął, to włożyłem pierwszą kostkę. No i wiadomo, że już dalej lecimy wzdłuż rantu tutaj naokoło obudowy. No i się tak ekran po trochu odklejał, tak? I teraz też będę musiał go wyciągnąć.
I właśnie zastanawiam się, gdzie go tutaj złapać, ale widzę, że od góry mam tą szparę, to już paznokciem, bo już ta uszczelka i tak się wyrobiła. Nawet mogę wam pokazać, jak to kostką będzie wychodziło. Widzicie? I tutaj już czuć, że trzyma mocniej klej, dlatego że jest go najwięcej. Przycisk home. Home. Nazwijmy go home, wypadł. I teraz mamy coś takiego. Od drugiej strony biorę tutaj tą taśmę tak, żeby przepchać ją. Tylko pytanie właśnie, czy da się ją wyciągnąć bez wykręcania płyty, bo jest. Chyba się nie da. Jednak trzeba wykręcić płytę. Ponieważ płyta blokuje wyciągnięcie swobodne ekranu. Także zrobimy to po bożemu. Śrubeczkę na bok. Płyta jest odkręcona. Wyciągamy powolutku. Jeszcze musimy odpiąć tu jedną taśmę od mikrofonu. I po tym mamy płytę już wyciągniętą. Na bok sobie położymy. Widzicie? I teraz już mogę bez problemu tą taśmę przeciągnąć. Także ja sobie go obrócę. Jeszcze ekran też jest sklejony. I ekran LCD jest stary wyciągnięty. Zwróćcie uwagę, że się przykleił jeszcze do tego, do dotyku. Ok, widzicie? Są dwie części. Dotyk, ekran LCD. Ta warstwa jest cholernie delikatna. I teraz sobie porównajmy. Zresztą dotyk jest pęknięty? Jest pęknięty, ok. Teraz sobie porównajmy oznaczenia na tym i na tym. Jak to wygląda? Po lewej jest zamiennik J510. Tu mamy ile? Jeden układ. No trochę się różnią. Ten ma coś takiego. A ten ma coś takiego. Na pewno sklonowali jakoś ten tutaj układzik Hinole. Tu widzimy, jeszcze mamy warstwę różnych kondensatorów. Tutaj tego jest o wiele mniej. Wrzućmy sobie w ogóle pod mikroskop tego najpierw zamiennika. I zobaczmy tak. Ma jakąś nazwę ten układ? Nawet nie ma nazwy tego układu. Jest tylko coś markerem popisany. Nie, to wygląda jak jeden i. Staram się on jakoś pokazać. No, nawet nie ma nazwy ten układ. Tutaj mamy też jakiś układzik, parę kondensatorów, rezystor. No i ten slot od dotyku. Te gniazdo od dotyku. A teraz zobaczmy sobie oryginałkę. Oryginałka jest taka. Tutaj mamy już nazwę tego chipu. I to jest, wiecie co? Ciekawa kwestia. Gdyby ten chip zamienić z tamtym, no to był niezły hack and day. Tak jak to Daniel Rakowiecki robi z płytami. Bardzo mi się podoba takie podejście do napraw, wnosząca jakieś innowacje, a nie tylko klepanie tego, co klepią inni. I po tym się wyróżnia prawdziwych maestro. To jest zamiennik? Nie, to jest oryginał. Widzicie, jaka sekcja jest tutaj?
rezystorów, kondensatorów. Prawdopodobnie jakaś tutaj dioda też jeszcze jest wrzucona. Rewizja 4.0. No na pewno różni się. Na tym zamienniku mamy jakby dwa układy, a tutaj mamy jeden główny plus sekcję elementów. Jeszcze raz sobie zobaczmy nazwę tego układu. Imagis IST338C169659-1648. Tak jak mówię, ciekawa kwestia, co by było, gdyby ten układzik wziąć i podmienić z tym tutaj no name'em. Ale to są takie ciekawe spekulacje, bo tu widzicie, że jeszcze jest jeden. Także ok. Jeszcze bym wam pokazał może ten ekran, jak on jest popękany pod mikroskopem. Chociaż już pokazywałem chyba na innym filmiku. W ogóle tutaj widać jakąś dziurę. Być może od uderzenia też było. No i tu mamy potrzaskane cały ten, nie wiem jak to nazwać, krzem, szybkę. W każdym bądź razie jest różnica. Dobra, przełączę się na kamerkę główną. Także mamy ekran wyjęty. Tu mamy tą całą szczelkę, którą będę musiał kleić. I wtedy sobie przykleimy ten ekran, widzicie? Jest ta uszczelka. Tu jest ten cały klej. Tutaj też jest klej. Także na pewno będziemy musieli zrobić jeszcze jedną rzecz, oczyścić sobie ze starego kleju to miejsce. Teraz pytanie, czym to tutaj ładnie oczyścić? Tu mamy czysto, jeszcze sobie też obudowę wyczyszczę. No na pewno trzeba będzie odkleić, także biorę jakąś pincetę, którą się jakoś ładnie tutaj będę mógł dostać. Czyżby to pod mikroskop dać? Chcecie pod mikroskopem? Tylko ja bym musiał sobie podwyższyć mikroskop trochę wyżej. Tak, żeby ta powierzchnia robocza była większa. Przechylę sobie go bardziej prosto. Ok. Zobaczymy, jak to w ogóle będzie wyglądało. Tutaj sobie na razie na bok położę. Przełączę się na mikroskop. I teraz muszę wyruglować. Tak sobie go ustawimy. Nie, w tą stronę muszę kręcić. Dobra. Ok, zaczniemy od tej strony. Oświetlenie da radę jakoś poprawić. No niech będzie tak. Spróbuję wam to pokazać pod mikroskopem. Nie wiem, czy to będzie dosyć ciekawy temat, tylko jeszcze jakbym sobie to ustawił tak, żebym mógł się dostać do tego. Tak mi będzie wygodniej. Ok, najpierw zacznę stąd. Spróbuję się patrzeć na mikroskop. Powiem wam, że to nie jest takie łatwe, a może tutaj byśmy zaczęli. Jest taka bardziej jakby. O, dostałem się. Teraz ważne, żeby nic nie uszkodzić przy okazji. Słaba ta pinceta jest. Muszę bardziej złapać na końcu rękoma.
Widzicie? Odchodzi mi pięknie. Będę starał się pokazywać to wam krok po kroku. Dobra, postaram się robić tak, że będę patrzył na monitor. Mogłem sobie to leciutko podgrzać też hotem, to by zeszło lepiej, ale będę to robił powoli. Ściągał, widzicie? To ładnie na szczęście schodzi. Ja już to ciągnę jak taką podklejkę. Ale okej, okay, jest fajnie. Luzik. Zbliżamy się do końca. Łatwo poszło. Myślałem, że będzie trudniej. O wiele. Wręcz poszło wzorowo. No. Co my tu mamy jeszcze? Coś mamy, jakiś klej chyba na tych przyciskach. Albo mi się zdaje. Widzicie, to czarne. Ale nie, to chyba jest. Tego nie ruszam. Bo to jest bodajże fabrycznie. Tak, tego nie będę ruszał. Zresztą zobaczę sobie, jak wygląda tutaj. No, nawet nie ma tego kleju na tych miejscach, także tego nie będę ruszał. Przełączamy się na kamerkę. Widzieliście, łatwo zeszło, bez problemu. Teraz co zrobię, to oczyszczę sobie troszeczkę tutaj ten rowek na ten klej, żeby on był czyściutki. W tym celu wezmę sobie takie pałeczki do czyszczenia uszu i nimi sobie wyczyszczę, tylko muszę znaleźć zabezpieczenie do tej mojej pincety, a jest tutaj, dobra. Ok, ja zrobię pauzę, sobie idę po te pałeczki i potem jak je wyciągnę, to dalej będę pokazywał wam. Ok, lecimy dalej. 32 minuty nagrywania, sporo. Cleanser, IPA, coś takiego. Już na wykończeniu mam totalne resztki. Pałeczki do uszu, którymi wyczyścimy sobie naokoło to. Namoczone. I może zróbmy to pod mikroskopem, co? Będziemy czyścić. Zobaczymy, jak to będzie wyglądało. Bo zauważyłem, że dużo ludzi lubi oglądać rzeczy pod mikroskopem. Ja się też będę patrzył. Zaczniemy sobie tutaj. Staram się to czyścić i patrzeć na ekran, chociaż kamerka to jest internetowa, 30 fipsów. Ale widzicie, już tutaj pierwsze miejsce jest takie jakieś usyfione. Zobaczmy sobie może je pincetą, żeby to zdrapać. Postaram się ustawić ostrość jak najlepszą. Okej. Wyczyśćmy to. Jak widzicie, oczyszczone. Staram się to tak zrobić, żeby ten klej po prostu jak najlepiej się trzymał tej ramki. No i to miejsce jest najgorsze. W sensie ciężko się tutaj dostać. Ja to też tak robię, powiedzmy, na łóżku. Nie mam takiego krzesła, żeby sobie to wszystko, ale ubrudzone, popatrzcie na tą pałeczkę. Nie mam
krzesła, żeby sobie to wszystko fajnie na biurku rozłożyć, usiąść wygodnie, ustawić. Tylko tak to robię po amacku i jest mi bardzo, bardzo, ale to bardzo niewygodnie. Jeszcze muszę się w bok patrzeć na monitor. Także no nie jest wygodnie na pewno. Tak jak powinno być. Wygoda to połowa sukcesu. Lecimy dalej. Powiem wam, że teraz to będzie fajnie wyczyszczone. Przynajmniej ten klej od tego ekranu. Fajnie widać, nie? Można się bawić. Okej. Okay. Tu wyczyszczone. Dobra, wyczyszczony. Pałeczki, jak widać, są umorsane. Zostało jakiegoś syfu w ogóle dużo. Warto było przeczyścić. Dzięki temu będzie to o wiele lepiej się trzymało. I tak powinno się naprawiać telefony. A nie tylko tak, że na odpałkę jeszcze w ogóle będę podklejał go tym B7000 tutaj. Także to ten ekran będzie się trzymał jeszcze o wiele lepiej. Bo gdyby nie było tej taśmy, tego kleju, to bym musiał B7000 tak naokoło pojechać. Na to też nie ma dużo czasu, bo ten B7000 po jakimś czasie się już utwardza. Także następny ruch. Mamy ekran, odklejamy tą. Się patrzę tutaj, czy jeszcze tej się nie odkleja. Ale się... Nie wiem, czy to się odkleja, czy nie. Te niebieskie tutaj. Zaraz zobaczę dokładniej. Jak to wygląda, bo tutaj mamy tą górę. Trzeba będzie przycisk włożyć. Wiecie? Przed przyklejeniem tego. Żeby nie zapomnieć, bo potem będzie masakra. Także mamy go tutaj. I teraz tak. Patrzę się. To nam tu klei. I tu mamy. To powinno się odkleić tą niebieską, bo jeszcze widzę, są dwa paski jakby takie czarne, które pewnie będą jeszcze dodatkowo trzymały. No, dobra, odkleimy sobie na razie to. Ok. To mamy już odklejone. Jak widać, to jest pierwsza taśma. I teraz to niebieskie prawdopodobnie trzeba to ściągnąć. Nie mam jak za bardzo się tutaj dostać. Z tego co wiem, to się ściąga te niebieskie folie jak Sony M4. Tak, ściąga się, tylko nie mogę. Wiecie, to jest tak paskudnie zrobione, że trzeba uważać przy ściąganiu tej niebieskiej, żeby nie uszkodzić spodu LCD-ka. I to właśnie próbuję zrobić. I tu czymś bardzo, bardzo cieniutkim. Paznokcie to mam. Widzicie? Muszę trafić w ten moment. Najlepiej tak bym wziął. Zrobię inaczej. Przechytrzę to. I. Tylko gdzie ja to mam? Dajcie mi sekundę, ja zrobię pauzę, tylko pójdę po jedną rzecz. Tą taśmę. Zobaczcie, jaki patent zrobię na odklejenie tej taśmy.
sobie odkleimy. W ten sposób, że ja tutaj przykleję kawałek taśmy. Widzicie? Pięknie schodzi. Tak powinno się ściągać tą taśmę. Full professional. Nic nie podważałem. Jak widzicie, już mam wszystko gotowe. Kwestia włożenia z samego ekranu. Teraz mam taki motyw. Najpierw jakbym go włożył, poczekajcie, żebyście to widzieli. Najpierw go spróbuję włożyć. Tak, tu jest to. Jeszcze nie chcę go kleić. Włożę go. Muszę mieć na pewno przycisk włożony. Przed włożeniem tego sklejeniem wszystkiego muszę mieć tu przycisk umiejscowiony, żeby mi to wszystko się ładnie zrobiło. I teraz odkleję go tutaj tym klejem B7000, no i sklejamy go. Nie ma na co czekać, bo i tak z tego już nic nie będzie. B7000 czy T7000, są różne odmiany, ale to jest to samo. Teraz tak, polecimy sobie tu, tutaj, nie chcę go tak za mocno kleić. Dobra, lecimy trochę tu. OK, trochę na dole. Tu, tu. I to wystarczy. Szybko muszę zakręcić. Mam niewiele czasu, naprawdę. Muszę się teraz sprężać. Przycisk. Dajemy sobie. Wkładamy LCD-ka. Dobra, taśmę muszę ściągnąć, bo mi przycisk nie wejdzie. I teraz bokiem. Gdzie mam tą pincetę? Przycisk muszę umiejscowić bardzo dokładnie. Nie wiedziałem, że będzie z przyciskiem mały cyrk. Czekajcie, bo ja tu coś jeszcze jakby. No, widzicie? Taka lipa jest. Jeszcze się to odkleja od przycisku. Masakra! Mała wtopa. Bo klej mi już nie. Gdzie ten przycisk? Uciekł mi jeszcze, ja pierdziel. Najgorsza część tego wszystkiego. Zapomniałem, znaczy nie wiedziałem w sumie, że tu jest taka. Ok. Weszło elegancko. Teraz go kleimy. Tylko żeby go przykleić. Dobrze.
Musi wejść wszystko dobrze. I robię jeszcze jeden patent. Chwila, moment. Żeby się z tym nie męczyć za bardzo, to wezmę na górze. Mocuję takie klamerki. Niech ten klej sobie troszeczkę złapie. Się tak będzie najlepiej, bo góra najgorzej się przykleja. No i co? I teraz poczekam z kilka minut. Warto by teraz wyciągnięcie sobie wnioski. Warto by było przed włożeniem samego ekranu tą całą taśmę tutaj, co jest tam, widzieliście ją od tego LCD-ka, przykleić nawet taśmą dwustronną. Mam takie fajne czarne taśmiemki, kurde. Żeby ona po prostu po przy składaniu nie latała tam wam za bardzo, bo to jednak był ten główny problem. No i ten przycisk, o którym, jak widzieliście, trzeba jeszcze było jedną folijkę zdjąć. Nie zauważyłem tego, ale mam nadzieję, że to się wszystko fajnie sklei. No ten B7000 jest naprawdę dobrym klejem. I co? Czekamy. 5 minut przynajmniej. 5 minut. Ja zrobię sobie pauzę, bo idę sobie na chwilę do kuchni po coś do jedzenia przekąsić i potem znowu wrócę do nagrywania. Ok, póki ekran się tam klei jeszcze trochę, ja wam pokażę ten klej T7000 z bliska. Jest taka informacja. Tutaj mamy sposób użycia. Także ja sobie jeszcze poczekam do 10 po. Ściągnę te zatrzaski i będę po prostu wkładał płytę i zobaczymy, czy on wstanie. Także polecam ten klej. Ja kupiłem akurat tubkę, która ma dużą pojemność. Bo aż 3,110 ml. Są jeszcze fajne, bezbarwne. Jest naprawdę duża tubka. Spokojnie by wystarczyła do klejenia kilkudziesięciu ekranów LCD. Już kleiłem tym klejem inne LCD-ki. Świetnie trzyma. Bardzo dobry. Dobra, robię pauzę. Niech to się jeszcze dalej poklei i potem jedziemy z płytą i sprawdzamy, czy telefon się włączy. Ok, jeszcze wam coś pokażę. Taką ciekawą kwestię się przerzucę na Firefoxa, bo w międzyczasie sobie włączyłem filmik, jak ktoś ten telefon też wymienia mu ekran, bo chcę sprawdzić z tym napisem Samsung, jak wygląda u innych, czy też mają takie coś czarnego, czy to da radę ściągnąć, ale zauważyłem jedną rzecz na filmiku. Zobaczcie tutaj to, o czym mówiłem wam.
Nie wiem, czy to się nagrało, bo cholera, chciałem włączyć pauzę, a się nagrywało. Zresztą zobaczycie, czy to będzie nagrane. I tutaj wystaje kawałek tego, a u mnie było po prostu ucięte, tak równiutko, i musiałem to patentem zrobić na tą taśmę, że przykleiłem kawałek taśmy i pociągnąłem. Wtedy nie mamy praktycznie nikłe szanse na uszkodzenie tego L-sticka, bo jednak trzeba tam paznokciem naciskać na ten ekran. No i to jest taka ciekawostka, nie? Tutaj w tym było, w tym co kupiłem nie było. Trzeba było to, kurczę, zrobić sposobem. No. Sobie dalej idę oglądać ten filmik, robię pauzę i zobaczę, czy tam w ogóle jest też, ma napis, czy nie ma. Okej, okay. Pokażę wam jeszcze coś dalej, sobie oglądam. Jednak gościu ma napis Samsung. A na tym, co kupiłem, jest czarny pasek. Także to jest ciekawa kwestia. Może ja sobie zobaczę inne filmiki. Tylko ja tutaj co? Ten myślnik skasuję. Nie, to jest ciekawe, dlaczego tutaj jest czarny. Czyżby tamten był oryginalny AMOLED? Być może i tak też będzie. LCD. Może inaczej zróbmy. Samsung J5 LCD. Okej, okay, jest jakiś replacement. Zobaczmy sobie. Sobie będę skakał. Tutaj chyba będzie widać. Też ma jakąś naklejkę. Też jest jakaś naklejka. Dobra, lecimy z innym jakimś może filmikiem. Chcę znaleźć taki, żeby było tak samo jak w moim LCD-ku. Czy on tu będzie też miał napis Samsunga? Nie, jakaś taśma jest. Okej. I ma Samsung. Ale będzie lipa, jak będzie taki czarny pasek. No przecież to była totalna lipa w ogóle. Zobaczmy sobie następny filmik. Okej, chyba tu było widać. Jestem ciekawy. Czy będzie też miał jakiś napis, czy naklejkę? Jeszcze się obraz zaciął, ja pierdziel. Ten YouTube nieraz normalnie. I. No pokaż, kurde. Jest Samsung. Dobra, z drugiej strony płyty zaraz Palić to. zobaczymy. Potem się. Nie no, generalnie do tych działa wszystko fajnie. Przyciski głośności mamy po lewej. Ups. Widzicie to? I to jest właśnie, są te ekrany. Patrzcie, co się stało pod dociskiem. Mam nadzieję, że to zejdzie. A to jest masakra jakaś. Widać, że schodzi. Jeszcze go trochę wymasujemy.
No, schodzi. Dobra, ja już tutaj nie będę go męczył, bo ważne, że działa, dotyk jest cały. Przycisk menu też działa. Tylko coś ten power szwankuje. Może jak się go skręci, to będzie działał. Bo jeszcze raz wyjmę baterię. Włożę go. No i generalnie powiem wam tak. Gdyby nie to mikro tutaj pęknięcie od tego głośniczka do góry, było fajnie. Jeszcze tutaj sobie przyczyszczę, bo ja, tak jak mówię, go skleiłem tym klejem. Na rogach, żeby trzymało lepiej. Ej. Dobra, płytę sobie przykręcimy. Z powrotem. Jak już będę składał. Tutaj jest wszystko złożone. Zobaczymy, jak on będzie się zachowywał po złożeniu. Bardzo delikatne. Zatrzaski muszą wszystkie wejść. Także lecimy ze śrubkami. Zobaczymy, jak to będzie po skręceniu wszystkiego hulało. Tym razem wam pokażę skręcenie. W takich przypadkach myślę, że lepszym klejem do klejenia tego wszystkiego byłby T7000, ale przezroczysty. Czarny jednak zostawia dużo śladów takich nieciekawych po klejeniu, a tutaj jednak jakby był przezroczysty, to lepiej by to wyglądało wizualnie. Możecie mi napisać w komentarzach, jakie błędy popełniłem według was, bo na pewno jakieś popełniłem, co było widać. No nie mogę sobie tego wybaczyć, że pękło tam delikatnie od głośniczka ten ekran. Ale cóż, spadki zdarzają się nawet najgorszym. Chciałem, żeby było dobrze, a wyszło jak zawsze. Ale co tam, to nie jestem żadnym serwisem, także na szczęście nie mam tej odpowiedzialności. To był taki filmik pokazujący, że kupiłem telefon za 30 zł. Samsunga Galaxy J5. Że spróbowałem go przywrócić do życia. Równie dobrze mogłem też kupić uszkodzony jakiś LCD, który by też był na przykład, nie wiem, delikatnie pęknięty i też by telefon działał i by było fajnie. Tak jak kiedyś kupiłem do Lumi 930 na Allegro u takiej firmy. Też bardzo taniowy wyświetlacz, oryginalny, co najlepsze oryginalny, nie żaden zamiennik. Też był delikatnie stłuczony, ale nie w obrębie wyświetlacza LCD. Coś podobnie jak tutaj mi teraz pękło po tego głośniczka. No i co? Ale telefon działa zarąbiście. No. Lumia 930 ma ten plus, że potrafi nagrywać filmy w 4K. I to dosyć fajnie nagrywa. Także jeżeli chodzi o Lumia 930, telefon już
jest dead, jeżeli chodzi o wsparcie producenta, ale ma potencjał. Dobra. Wszystko jest minione. Tutaj sobie potem wyczyścimy. Wkładam baterię. Spróbuję go uruchomić powerem. Włączać. Dziwny ten przycisk power jest tutaj, jakoś nie wiem. Nie wiem nawet jak się wywołuje menu. Tam wyłączenia tego systemu. Ale na szczęście. O, z plusa. Telefon jest brandowany plus G7. A może zmieniłbym sobie też kartę w przyszłości na plusa. Zasięg jest w plusie bardzo dobry. Z tego co pamiętam, to od początku jak miałem komórki, to plus miał zawsze najlepszy zasięg. No i co? Telefonik włącza się. Założymy mu jeszcze klapeczkę, żeby było ładnie. Sobie też potem doczyścimy wszystko. No i przeczyścimy te etui, bo jest takie usyfione, że masakra. Bo na pewno będę go trzymał w etui. Na pewno go będę trzymał w etui, ponieważ etui chroni telefon. Gdzie tu są opcje? Chciałbym zobaczyć, ale chodzi wolno. Jaki to jest Android? Jakąś muzyczkę w ogóle bym chciał sprawdzić. Ekran działa. Ok. Czekajcie, zobaczymy, czy aparat działa. Aparat działa. Jakie on w ogóle ma opcje? Rozmiar filmu Full HD. 16:9. 9, aha, 14, 4 trzecie, 13 megapikseli, a 16:9. Ma 9,6. Samsunga jeszcze nie miałem, ale pobawimy się w ogóle. Przeczyszczę troszeczkę szkiełko z tyłu, żeby było wszystko wyraźnie, fajnie. Widać, działa. Głośnik działa. Przycisk działa. Aha, z się wychodzeniem do menu głównego. Co my tu mamy? Jakiś zasięg? Bluetooth wyłączę. Autoblut też był mnie wnerwia. Włącz WhatsAppa. Latarka. Dioda działa. Wi-Fi. A, lokalizację wyłączę. Wi-Fi sprawdzimy. W tym celu wejdę w ustawienia Wi-Fi i zobaczymy, czy on wygrywa. No tak, tylko ma 2,4 GHz. Nie chce się łączyć, ja się połączę z moją siecią. Tylko na chwilę muszę wprowadzić hasło. OK, łączymy się z moją siecią. I mi się teraz pewnie połączy z różnymi aplikacjami, jak WhatsAppem i takimi innymi. I przyjdzie milion wiadomości, znając życie. Tutaj mamy OC otwarte aplikacje. Aha, tu jest przycisk. Otwartych, zamknij wszystkie, żeby nie obciążały za bardzo procesora.
No, gdyby nie pękło mi to, to by było super. Ale okej, może być. Ważne, że działa. Ważne, że działa. Przede wszystkim power go. Ta wersja jest przesadzona i nie działa poprawnie.